Dzień dobry Państwu. A więc tak, nazywam się Renata Dobrzyńska i poprowadzę dzisiaj dla Państwa wideoszkolenie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami. Będą omawiane tam dwie ostatnie nowelizacje, tak, bo na szczęście kolejnych tutaj nie było, 2019-2021, ale oczywiście nie skupiamy się na tych nowelizacjach, ponieważ na pewno Państwo wiele tych tematów, które wtedy się pojawiły, już też przerobiliście. Skupimy się głównie na wyrokach, na naliczaniu opłaty, na prawidłowości przede wszystkim w tym naliczaniu. Jakie są możliwości kontroli i ograniczeń odpadów oddawanych do PSZO? Artykuł 6R ustęp 3a dopuszcza ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, tak? I możemy takie ograniczenia wprowadzić, ale oczywiście musi to wynikać z naszej uchwały. Jest to akt prawa miejscowego i my mamy taką możliwość, aby ograniczyć czy liczbę przyjmowanych opon, czy masę pozostałych odpadów. Uchwała podejmowana na podstawie artykułu 6r ustęp 3, czyli w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług, jest też aktem prawa miejscowego, prawda? Więc to, o czym radni zdecydują, to jest po prostu wiążące, także wiążące jest i przekłada się przede wszystkim na funkcjonowanie PSZOK-a.